junaku, nie? Podróż. Szkoda, że Krakowa więcej nie było. Co mi to przypomina? Trochę mi to w ogóle Sherlocka Holmesa przypomina, ale takiego... Właśnie... Trochę Alan Wake jakby, tak. To jest w ogóle... To jest trochę świat mojego dzieciństwa. Ja myślę, że większość z was w ogóle nie miała okazji zobaczyć tego świata. Jakieś takie zamknięte ośrodki, jakieś stare takie kampusy, gdzie się jeździło na wycieczki zakładowe, nie? To był taki okres przejściowy właśnie w okolicy lat 90., że te obiekty były pozamykane, a wcześniej były państwowe. I człowiek jak był młody, to właził w takie miejsca z kumplami, w jakichś piwnicach starych, nie? I się chodziło, kurde, człowiek prosił o gwałt jakiś, nie? Wchodzisz dziś do jakiejś piwnicy, wszędzie mokro, jakieś z rur kapie, nie? A tam kloszard. Wypierdalać z mojego domu! Wszyscy uciekają, kurde. O, ja pierdzielę. Cudowne wspomnienia. Anyone home? I guess not. Tak było. Pozdrowienia z Niwy. Ośrodek wypoczynkowy. No właśnie, no były takie ośrodki wypoczynkowe, gdzie jakby konkretne zakłady, co mu to się cały czas kręci, miały swoje własne ośrodki wypoczynkowe i tam się jeździło z rodzinami ci pracownicy. I chlali oczywiście ojcowie, nie? Spodobałoby ci się tutaj, moja droga. Wspaniała świetlica, dla dzieci bezpłatne zajęcia plastyczne, rodzinna atmosfera, a hotel jest ogromny. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Chciałbym, żebyście tu byli, tęsknię. To nie były takie złe pomysły w ogóle. Że faktycznie były świetlice jakieś, ja też byłem, nad morzem byłem w takim ośrodku, jak byłem bardzo młody z ojcem. I właśnie były jakieś świetlice, wieczorem się jakieś filmy oglądało. Mój tato w pokera, nie w pokera, mój tato w brydża grał z tymi ludźmi, jakieś takie szachy tam. Szachy w ogóle były popularne kiedyś w Polsce. Zresztą skoro były popularne w Związku Radzieckim, no to i w Polsce musiały być, nie? Chyba tędy wejdę, ale jeszcze sprawdzę bramę, bo tak... Szachy teraz są popularne, ale z zupełnie innych powodów. Ping-pong, piłkarzyki. Piłkarzyki potem się pojawiły, ale ping-pong był tam. Bilarda nie było. Bilard to chyba była taka zachodnia impreza. Jak to się mówi? Imperialistyczna? Nie pamiętam, jak to się mówiło. Jak się mówiło kiedyś o tych kapitaliści? Ale faktycznie przypomina... The Newa massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Serio? W Niwie takie były? Kurde, to ja nie pamiętam. W Polsce? No nie, to oczywiście. Nie przypominam sobie jakiejś takiej sytuacji. To jest maluch? Jakiś taki wyokrąglony trochę. To mi przypomina strasznie Until Dawn. Nie? Więc nawiązania do Man of Medan są... Dobra, tu się jakaś wydarzyła tragedia. To było trochę takich legend. Ale chyba nie przypominam sobie jakichś takich sytuacji, żeby doszło do jakiejś takiej większej tragedii. To tak trochę bardziej chyba, żeby zaspokoić, żeby klimat poczuli ludzie z zachodu. No może się kojarzyć z The Walking Dead, to bardzo, bardzo dobre skojarzenie, to jest w ogóle fajny klimat. Tylko że problem z The Walking Dead polega na tym, że goście z Telltale Games, Telltale się nazwali, nie? Totalnie się nie rozwinęli gdzieś tam i to wszystko tak utknęło. Oh, damn it. Bardzo mi się podoba, jak kamera pracuje. Czasami tak dosyć niewygodnie przeskakuje między jednym ujęciem a drugim, ale podobają mi się te takie... Hello. Z perspektywy żaby ujęcia. O, no. W ogóle dzieci są zawsze tak na maksa creepy. W tych wszystkich horrorach. To nie jest żabia. No ta perspektywa nie jest żabia, ona od czasu do czasu się pojawia. Czy... No mogę się mylić, bo tam cholera wie. Nie siedzę w fotografii tak bardzo, ale... Żabia perspektywa taka na chłopski rozum jest dosyć łatwa do zrozumienia. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Pamięć ofiar II wojny światowej. Ja pierdzielę, to też swoją drogą. Były takie... I to chyba właśnie w latach 90. często się zdarzało, że pomniki i takie miejsca właśnie ofiar II wojny światowej były niszczone, brudzone. Jakby pomniki żołnierzy radzieckich często były, ale to z innych powodów, nie? Bezczeszczone, to się tak dobry wyraz, bezcześcić. Dla cór i synów tej ziemi spoczywają tu pogrzebani tam, gdzie polegli, przypominać nam, że cały świat jest ich grobem. W Bolesławcu też było dużo pomników wojsk radzieckich. Nawet taki był. Ja już nie pamiętam. Takiego rosyjskiego, radzieckiego generała. To wszystko potem szlak trafił, no bo oczywiście, że świat się zmienił i może tak było, jak powinno być. Ale w Bolesławcu w ogóle było muzeum też tam. Zastanawiam się, czy nie poszukać dalej tych śladów dzieci, bo tam... Jeszcze tak na chwilę się cofnę, czy czegoś nie przegapiłem. Bo te ślady dzieci niewątpliwie prowadziły w tę stronę. Ale poza tym wskazaniem tutaj to nie, więcej ich nie widziałem, nie? Pomniki wojsk radzieckich, znaczy pomniki często pousuwano, no ale cmentarze są, już nikt tam wykopków nie zrobi na tych cmentarzach. Chociaż to też jest podobno po 30 chyba latach można zaorać, w sensie... Nie żebym uważał, że to jest dobre rozwiązanie, ale chyba taki jest... Okej. Jeszcze zobaczę, może coś tutaj przegapiłem. Chyba nie. Ale tu jeden kwiatek ładnie urósł. Tutaj coś jakby mruga mi, nie? Ale chyba nie. No dobrze. Ale Chyba wyczerpałem możliwe ścieżki. Wydaje mi się. Trzeba by wrócić, ale nic tu nie odkryłem, tylko pomnik. Myślicie, że coś przegapiłem? Głupio by było. Ślady stóp. Że miał właśnie się zmienia perspektywa i potem... One chyba w tę stronę prowadzą, nie? No właśnie. To ja poszedłem totalnie w niewłaściwą, ale nie szkodzi. Super sprawa. Jakby czuję fajny, ciężki klimat, ale nie mam jakiejś takiej... nerwówki strasznej przy tym. Najlepsze horrory to wbrew pozorom te, które nie straszą, a to jest to, od czego ja zaczynałem. To jest właśnie podstawową cechą horroru nie jest jumpscare, tylko właśnie klimat. Taki, że czujesz, że ci trochę szybciej serce bije, ale nie z obawy, że zaraz dostaniesz zawału, tylko... What's this? 1968. Pluska. No dobrze. Straciłem te ślady? Wydawało mi się, że szedłem za śladami dzieciaków, ale... Nieźle, co? Pewnie dziecko jest tym. Czyli dobrze idę. Może to rodzice tego dziecka, co tu jest teraz tylko i wyłącznie duchem. To coś jakby jest na tym drzewie, ale... Jestem, jak wygląda ten ośrodek, dobra. Widzę, że są też dalej rączki odciśnięte na drzewie. Looks like an old fort. Might be my way in. No i w ogóle stare forty, jakieś bunkry, inne takie rzeczy to też cudowne miejsca dla eksploracji. Dla młodego człowieka. W Bolesławcu mieliśmy mury miejskie. Chyba było też parę bunkrów, tak swoją drogą, ale... Uwaga, w związku z odkryciem szczątków ludzkich prace renowacyjne zostały wstrzymane do chwili zakończenia planowanych badań archeologicznych. O shit, w ogóle prace jak to było? Zaraz, przeczytam to jeszcze raz. Prace renowacyjne, w ogóle też te rzeczy, te takie obiekty niszczały, tylko nikt się tym nie zajmował. Za bardzo. W PRL-u to po prostu wolna Amerykanka była. Dziwnie brzmi. Wolna Amerykanka w PRL-u. No. Nikt nic nie robił, nikt o nic nie dbał. Na ludzkie szczątki to mi się nie podoba. Something happened here. Nie no, teraz to się tam coś się naprawia, Jak bardzo jest dużo inwestorów prywatnych i w te takie miejsca, w których teoretycznie można zrobić jakieś hotele czy jakieś motele, to... O nie, 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 nie. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Faktycznie jest tu trochę z Beksińskiego, to też katedrę przypomina bardzo mocno Bagińskiego, nie? Ona jest... tutaj jest taka trupia ta dziewczyna. Na tym obrazie. Po prawej, nie? I też co ona ma na ręce? Taki jakiś... Aha, to jest taki jakiś dym, nie? Tam wokół tej ręki. Są te takie... To, co jest charakterystyczne, to te takie... Że budynki są jakby z takich ścięgien, czy z pajęczyn. Takie pomieszanie trochę jak kawałki mięsa, jak pajęczyny. To wszystko takie jest. O rany, rany. Ciekawe, czy... Z czym sobie... To jest niesamowite, jak się patrzy na te dwa... Ciekawe, jakby się grało na dwóch monitorach. Że te obiekty w świecie prawdziwym i te obiekty w świecie... tym duchowym są takie inne. Ale oba coś ciekawe. No, inaczej inna interakcja jest w jednym sieci i w drugim. Dead. Like everything else in this place. Zajrzę. Każde miejsce jest ciekawe przez to, że są takie ujęcia. Nawet nie wiem, na który obraz patrzeć. Mam taki delikatny mindfuck w tym. Place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger, lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. No, to jest też tak, że jakby skupiamy się na PRL-u, ale jednak Polska to jest miejsce, które... As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. Chyba więcej już nie zrobię. Beksiński to jest jedno, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia Geiger jest też podobny do tego, co Beksiński tworzył. Jest bardzo, bardzo podobny klimat. Ona faktycznie naładowana jakąś energią jest teraz. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Yeah, not getting through here. Not with the power out. No, energia to energia, when you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Oh, so that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tam jest chyba taka technologia patentowana, że na dwóch monitorach można w to grać, jak ktoś chce. Ale nie wiem jak to. Ślady są tego dziecka ciągle. Chyba się zimno robi, co? Jakoś tak za spokojnie. Trochę się zaczynam bać. Fire hazard. Nie będziemy nic podpalać raczej. Nie widzę śladów, więc... Nie, chyba są jakieś. No. Całkiem niedawno, chyba teraz ciężko znaleźć, chociaż może... Już dawno nie byłem dzieckiem, nie? Wydaje mi się, że ciężko znaleźć takie miejsca, gdzie wchodzisz i co tu się działo kiedyś. A jest wszystko posprzedawane i... Oh, what happened to you? Nie, wygląda to normalnie. Jeśli mam być szczery. Tak jakby stłuczenie, jakby był z porcelany i coś uderzyło. No ale poza tym... Poszedłem w prawo. A, Royst był też, tak. Royst miał podobny klimat, ten serial, tylko muszę przyznać, że ta warstwa taka mistyczna w Royście trudna jest do uchwycenia, szczerze mówiąc. Ona gdzieś... gdzieś się pojawia i... Royst też jest taki, że tam Seweryn grał, a Seweryn też grał Beksińskiego właśnie. Ciekawe, co ta małpka tam robi. Więcej nic nie wymyślę na tym obiekcie. Zawsze gdzieś takie kapliczki się przytrafiały, gdzieś przy jakichś drogach. One też stanowiły... O kurde. Właśnie podobają mi się takie kamery nagle, ni stąd, ni zowąd. One też taki trochę znak rozpoznawczy, że wiedzieli, że tam droga jest przy tym i tyle. Trzeci Outlast? Nie, Outlasty nie są dla mnie, ja nie lubię Outlastów. What the hell are you, Neva?